Dzień dobry, Anna Myćka, witam w programie Gościnia, a w naszym studiu dzisiaj gościmy senatora Wojciecha Piechę, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Chciałabym rozpocząć od tematu, który w ostatnich dniach właśnie Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło podczas konferencji, a mówię tutaj właśnie o środkach rządowych, które zostaną przeznaczone na remont i przebudowę mieszkań socjalnych w Polsce. Czy to jest ta odpowiedź na potrzeby mieszkańców? No, oczywiście jest to program, który odpowiada na potrzeby mieszkańców, bo tych budynków socjalnych, tych mieszkań socjalnych jest za mało. No, trzeba zaopiekować tą część społeczeństwa, które ma niskie dochody i powinniśmy tu zrobić jakiś ukłon w ich stronę i taki program jest w tej chwili, będzie realizowany, jest realizowany, bo przeznaczono 4 miliony złotych na remont mieszkań w Rybniku. No właśnie, 4 miliony dla Rybnika, czy to dużo, czy niedużo na właśnie dzisiejsze potrzeby? No na pewno, czy jest to dużo, no w skali budżetu Rybnika, no nie jest to duża kwota, no ale znacząca, bo 4 miliony, a mieć 4 miliony, a nie mieć 4 miliony, to jest różnica. Za te 4 miliony możemy wyremontować mieszkania i tych ludzi, którzy mają jakieś potrzeby, a nie mogą ich sami zrealizować, możemy ich zaopiekować. Problem mieszkalnictwa to taki jeden z głównych problemów, z którymi dzisiaj mierzą się Polacy. I czy to dofinansowanie to jest jakiś taki krok, który no, pomoże w tym? Pomoże przede wszystkim miastom, które nie mają odpowiednich środków, ażeby te mieszkania socjalne budować, czy mieszkania socjalne remontować. I to jest odpowiedź rządu na te potrzeby. A czy Prawo i Sprawiedliwość widzi ten program jako nie wiem, część jakiejś szerszej strategii w zakresie mieszkalnictwa i walki właśnie z problemem braku dostępnych i tych przystępnych cenowo mieszkań? I tak, no będziemy ten program poszerzać. Myślę, że w najbliższych latach, jeżeli uda nam się wygrać wybory 15 października, to będziemy go kontynuowali i myślę, że ten problem mieszkaniowy będzie powolutku znikał. Panie senatorze, chciałabym teraz odejść od tego tematu i poruszyć drugi. Czy właśnie program, który chcecie wprowadzić o nazwie Dobry Posiłek, to taka typowa obietnica wyborcza, czy może traktujecie to jako sprawę, którą faktycznie należy zmienić w szpitalach? Moim zdaniem traktujemy to jako coś, co pozwoli tym chorym, tym, którzy trafili do szpitala, lepiej się odżywiać, poprawić jakość tych posiłków i to jest dla nas też celem na najbliższą kadencję, ażeby te posiłki były zdecydowanie lepsze niż w tej chwili. A czy z tego programu będą mogły korzystać wszystkie placówki, czy są jakieś kryteria? Nie znam szczegółów, bo nie jestem ekspertem w dziedzinie medycznej, ale myślę, że ten program będzie szeroki i będą praktycznie wszystkie szpitale tym objęte. No właśnie, średnia stawka kosztu żywienia pacjenta wzrośnie. Tak. No ale czy faktycznie pacjenci odczują tą różnicę, czy może właśnie inflacja spowoduje to, że no niewiele jednak się zmieni na tym talerzu u pacjenta? No inflacja nam spada. W tej chwili pomiary sierpniowe to 10,1, a te przewidywane na wrzesień to 8,5%. Będzie się zmniejszała i te koszty też nie będą tak rosły w takim szalonym tempie, jak to było jeszcze w 2022 roku. I myślę, że ten talerz będzie pełniejszy niż w tej chwili. Temat przeznaczenia większej ilości pieniędzy na żywienie w szpitalach to przewija się już od kilku lat. I dlaczego dopiero teraz właśnie Prawo i Sprawiedliwość daje te, w cudzysłowie można powiedzieć, lepsze kanapki? Bo to są dodatkowe pieniądze, tak? Dodatkowe pieniądze dla szpitali, tylko przeznaczone na dofinansowanie tych posiłków, bo szpitale same miały w budżecie zaplanowane ten koszyk, który trafiał do pacjenta w formie posiłku. No, my to chcemy troszeczkę zmienić i ten koszyk poszerzyć. A czy na przykład nie uważa pan, że szpitale dzisiaj właśnie zmagają się z większymi problemami, którymi sobie, tak można powiedzieć, nie radzą? No i na przykład mówię tutaj o zadłużeniach, które są. Zadłużenia były,
jeszcze będą na pewno, oby to nie doprowadziło do tego, ażeby to leczenie podstawowe, poziom tego leczenia nie spadł. No w tej chwili wyposażenie szpitali jest na bardzo wysokim poziomie, te koszty leczenia są wysokie, wyższe niż jeszcze 10-15 lat temu, kiedy przepisywano pacjentowi przysłowiową tabletkę. No w tej chwili te procedury są zdecydowanie wyżej wyceniane, no i dlatego to zadłużenie też rośnie, a płace personelu, czyli lekarzy i pielęgniarek, są na wysokim poziomie europejskim i tu widzimy, że tu się to poprawia, że zatrzymujemy tę kadrę medyczną, kadrę pielęgniarską w Polsce. Nie emigrują nam już do innych krajów, bo pieniądz jest takim wyznacznikiem naszego poziomu życia i oni tu zostaną, tak? Ta sytuacja się będzie poprawiała. No właśnie, a co można zrobić, żeby jeszcze była lepsza kondycja tych szpitali? No dobrze, no trzeba cierpliwości, tak? Trzeba cierpliwości, no są programy, żeby to oddłużać, też te szpitale. No zobaczymy, jak nam się to powiedzie w następnej kadencji, ale w tej chwili sytuacja w służbie zdrowia nie jest zła. Prawa kobiet. To kolejny temat, który chciałabym poruszyć, niewątpliwie kontrowersyjny temat. Mówi się, że rząd nie słucha, nie wspiera kobiet, ogranicza ich prawa. Jak pan to skomentuje? Troszeczkę dziwna teza, bo my wspieramy kobiety. Wspieramy kobiety w różny sposób, poprzez programy 500+, Mama Plus. Pozwoliliśmy zwiększyć te budżety domowe. Ktoś powie, że to jest rozdawnictwo. Ja mówię, że to jest inwestycja. Inwestycja w dzieci, inwestycja w naszą przyszłość. Tak to powinniśmy odbierać. W tej chwili będzie to 800+, bo inflacja zjadła nam trochę tych pieniędzy, które były przeznaczone na każde dziecko. Nie chcemy dzieci stygmatyzować. Każde dziecko dostaje 500 zł, czy tam 800 zł, a żeby nie było tak, że w ławce siedzi ktoś, kto dostaje 800 zł, a sąsiad tego pieniądza nie ma. No i już to powodowałoby jakieś tam napięcia pomiędzy tymi uczniami, czy taki dyskomfort. Te pieniądze trafiają do naszych dzieci, do naszych rodzin. Tak samo postępowały kraje, czy postępują kraje zachodnie. Tam też jest dofinansowanie, czy tam pomoc najmłodszym w formie też pieniężnej, ale też są darmowe leki do 18 roku życia, tak jest w Niemczech, bodajże w Niemczech, no to, o ile sobie dobrze przypominam, i w innych krajach. My musimy wspierać dzietność, bo to jest przyszłość. Jeżeli się zatrzymamy, no to tej przyszłości nie będzie, bo dla kogo będziemy pracowali, kto będzie potem pracował na nasze emerytury. No, nasze życie jest bardzo szybko przebiega. I potem się możemy zderzyć ze ścianą. Te programy są i te programy powinny być utrzymane. Niektórzy mówią, że to jest, że to oni by zainwestowali w coś innego, ale w co? W co by zainwestowali? Co? W nowe buty, w nowy zegarek, w nową koszulę? Nie. To musimy inwestować w ludzi, inwestować w ich kompetencje, inwestować w ich przyszłość. To skąd te, jak pan myśli, skąd te kontrowersyjne komentarze? Czy może po prostu, nie wiem, niektórzy nie wiedzą, że są właśnie takie wsparcia, że właśnie rząd daje to wsparcie kobietom? Ale to wsparcie już jakby się wpisało w nasze życie i w tej chwili to postrzegamy tak, że to się nam należy. No, jakby tak to się nam należy i nie zwracamy już na to uwagi, bo to jest, każde dziecko dostaje. Każda rodzina dostaje. No wiadomo, że są sytuacje takie, powiedzmy, nieciekawe w rodzinach. No i tu się pojawiają potem te głosy, że patologia, że tamto. Tej patologii już w Rybniku praktycznie też nie widzę. Nie widzę dzieci, które biegają w jakichś podartych spodniach, czy tam podartych butach. To samo z seniorami, którzy sobie już doskonale w tej chwili radzą i część seniorów normalnie pracuje.
bezrobocie jest bardzo niskie i dlatego ta propozycja pracy się znajduje dla tych, którzy schodzą z rynku pracy po 65 roku życia, jeszcze znajdują zatrudnienie i to jest dla nich też przedłużenie tego życia zawodowego i tego poczucia, że jeszcze jestem potrzebny. To jest bardzo ważne, ale część tych osób schorowanych i tak dalej no ma prawo do tej emerytury i dobrze, że ta emerytura jest na poziomie 60 dla kobiet, 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. To jest taka cezura wiekowa, kiedy już zaczynamy odczuwać pewny dyskomfort też związany z częstszymi chorobami i tak dalej, no z dysfunkcją naszego organizmu. No organizm jest jakiś tam wiekowo też ma jakąś cezurę i niestety nie jesteśmy długowieczni albo nieśmiertelni. Nie? A jednak te kobiety wychodzą na ulicę. Dlaczego tak się dzieje? No, wiadomo, że frustracje, tak? Bo frustracje są w każdym społeczeństwie. Każdy taki nośny temat. No, chce się uczestniczyć też w życiu politycznym i w życiu społecznym, tak? Te kobiety wychodzą na ulicę, ale nie po to, żeby zamanifestować, że mają za mało pieniędzy, ale to sprawy raczej ideologiczne tam wchodzą w grę. Sprawa tego aborcji, tak? Bo to jest ten nośny temat. W 1997 roku no, konstytucja określiła wszystkie założenia dotyczące aborcji. Zgodziły się na to wszystkie wtedy siły polityczne w jakimś konsensusie. Ta konstytucja działa. Jeżeli chcemy to zmienić, tą konstytucję, to trzeba zbudować większość. Tak? Opozycja, jeżeli nie będzie miała większości, to prawo będzie w dalszym ciągu obowiązywało i tyle w tym temacie. A jak to jest na przykład z tymi zarobkami? Bo mówi się, że właśnie kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Zgodzi tak się jest, pan z tym, czy nie? Ale w Polsce ta różnica już jest zdecydowanie mniejsza niż w krajach zachodnich na przykład. No, ten temat jest podnoszony, no ale nie każdą pracę kobieta może wykonywać, nie? Nie jest górnikiem, nie jest, rzadko się go spotyka jako marynarza, jest w tej chwili w służbie wojskowej też jest sporo już kobiet, widziałem takowe, odwiedzając tam jeden z garnizonów, ale to jest mniejszość, tak? To jednak wymaga wysiłku, wymaga jakiegoś predyspozycji innych troszeczkę, no a kobieta jest kobietą, no i nie ma muskulatury, nie będzie chodziła na siłownię, żeby wyglądać jak niedźwiedź, nie? Czy może rozważacie jakiś dialog lub współpracę właśnie z przedstawicielami Ruchu Prawa Kobiet, no, żeby znaleźć ten jakiś kompromis? Ja zawsze z każdym rozmawiam i ja podam każdemu rękę. No ale rozmowa powinna się toczyć w warunkach komfortowych, a nie na ulicy, bo to troszeczkę wypacza wypacza taką rozmowę szczerą i otwartą, bo tu jesteśmy pod presją. Mhm. Ale próby jakieś będą? Na pewno będą. No, my się zmieniamy, tak? Cywilizacyjnie i społecznie się zmieniamy. No, powinniśmy się powolutku też dostosowywać do tych zmian, do innego spojrzenia na rolę kobiet, mężczyzn, bo mężczyzna też ma już inne role niż jeszcze 20, 30 czy 50 lat temu. Czyli uważa pan, że rząd słucha kobiety, wspiera kobiety i nie ogranicza im praw? Oczywiście, tak jest. No, wspieramy kobiety, nie ograniczamy jej praw, a tam, gdzie możemy, podajemy rękę i zwiększamy ich mobilność, i zmniejszamy te dysproporcje płacowe. W Polsce, no, jak już powiedziałem, no, te dysproporcje są zdecydowanie niższe niż w krajach zachodnich. Panie senatorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę, że moim i Państwa dzisiejszym gościem był senator Wojciech Piecha, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.